Polska południowa będzie na skraju wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieści się nad Węgry. Nadal będzie napływać powietrze polarno-morskie. Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami. Od czasu do czasu popruszy śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Najniższa temperatura na Podhalu i w górach minus 5, minus 10 stopni. Na pozostałym obszarze lekki mróz. Na jutro biuro prognoz zapowiada zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na południu województwa miejscami duże i tam możliwe słabe opady śniegu. 2 stopnie w Wadowicach i Andrychowie, 3 w Olkuszu, Krakowie i Tarnowie. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale. Biometr niekorzystny. Pojutrze? Chmur na niebie będzie raczej niewiele. Miejscami tam, gdzie teren jest niższy, mogą osiąść mgły, a przy lekkim mrozie pojawi się rzać. W sobotę będzie już raczej pochmurno, ale zachodni wiatr skręci na południowy. Poziom pyłu PM10 nieznacznie przekracza normę. Według prognoz jutro powinno być znacznie lepiej. Razem w walce o czyste powietrze. Jeżeli ogrzewasz dom starym kotłem węglowym, stosuj paliwo dobrej jakości. Nie pal śmieci. Skorzystaj z dotacji na wymianę pieca. Szczegóły na wymieńpiec.info. Kampania finansowana przez gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.